To historyczna chwila. Skansenem kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie najprawdopodobniej będzie zarządzał samorząd województwa podlaskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisali w Łomży Marek Olbryś, wicemarszałek województwa, oraz Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. Bardzo osobiście podchodzi do tego Marek Olbryś. Jego dziadek Bolesław z Adamem Chętnikiem tworzył ten skansen. Jest to swoisty testament mojego dziadka, który zobowiązał mnie z góry, żeby dopilnować tego, żeby ten skansen rozwijał się prężniej, lepiej. Do tej pory skansen był częścią Muzeum Północno-Mazowieckiego należącego do miasta Łomża. Przekształcenie go w samodzielną placówkę ma sprzyjać jego rozwojowi. Będziemy chcieli poszerzać bazę naukową, bazę wystawienniczą, bazę artystyczną. Chcemy bardziej utożsamić zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, które mają siedzibę w Białymstoku. I każde pokolenie ma swój czas, także tutaj też chcemy tą ofertę poszerzyć dla młodzieży, dla ludzi, którzy chcą poznawać, bo piękna historia, wspaniali ludzie i wspaniały skansen, który zasługuje na lepszą przyszłość. Pomysł, aby wydzielić skansen ze struktur łomżyńskiego muzeum i utworzyć na jego bazie podlaską instytucję, zrodził się kilka lat temu. Ponad 900 tysięcy złotych rocznie, które przeznaczane było na jego bieżące utrzymanie, stanowiło dla miasta zbyt duży wydatek. Skansen będzie miał możliwość rozwoju dzięki temu, że jest to też nie tylko dziedzictwo naszego miasta, ale przecież dziedzictwo całego regionu. Będzie mógł aplikować o dodatkowe środki i będzie mógł się rozwijać w takiej dotychczasowej formule, w jakiej skansen jest jeszcze. To takiej możliwości nie było z racji tego, że zawsze te tematy związane ze skansenem kurpiowskim w Nowogrodzie były trudne dla radnych i ciężko było im wygospodarować jakoś sumę środków na inwestycje poza granicami administracyjnymi miasta. Skansen kurpiowski w Nowogrodzie to jeden z najatrakcyjniejszych zabytków ziemi łomżyńskiej. Znakomicie wpisuje się w różnorodność kulturową podlaskiego. Założony w 1927 roku przez Adama Chętnika i jego żonę Zofię Sklukowskich pod kuratelą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, swoim zasięgiem wykracza poza lokalną kulturę. Teraz, prawie 100 lat od jego powstania, ta perła na mapie muzealnej kraju zyska nowe możliwości i szanse na rozwój. Czołowe kluby sportowe województwa podlaskiego otrzymały po 400 tysięcy złotych dotacji. Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku marszałek Artur Kosicki podziękował klubom za to, że są wizytówką naszego regionu. Zawsze mówiłem o tym, że powinniśmy wspierać nasze dwie największe drużyny, najlepsze drużyny, jakie mamy na Podlasiu. Nasze wizytówki, jakim jest oczywiście Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malą Suwałki. Naszym zadaniem jako zarządu województwa podlaskiego wspólnie z marszałkiem Malinowskim, odpowiedzialnym za sport, ale też z radnymi, jest przede wszystkim to, żeby wspierać właśnie takie drużyny jak Ślepsk Malą Suwałki i Jagiellonia Białystok. To jest nasz obowiązek i czynimy to z wielką satysfakcją, że nie tylko kwestie finansowe, ale też idą za tym kwestie sportowe. Także gratuluję jeszcze raz i zapraszam do kolejnych naborów. Za godne reprezentowanie województwa podziękował Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny w samorządzie województwa za sport. Jestem pewien, że te dotacje będą bardzo dobrze wykorzystane, szczególnie w tym trudnym okresie koronawirusa. Podjęliśmy decyzję, żeby wspomóc najlepsze kluby grające w najwyższych klasach rozgrywek. Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malów Suwałki to marki znane w całej Polsce. W tym miejscu chciałbym podziękować za godne, dobre reprezentowanie województwa podlaskiego, a przede wszystkim za promocję województwa podlaskiego. Na koniec życzę wszystkiego dobrego, powodzenia tak na co dzień w życiu osobistym, jak również żeby piąć się coraz wyżej w tej właśnie tabeli ligowych rozgrywek. Sport podczas pandemii przeżywa nie tylko problemy finansowe, ale także organizacyjne. Wspomniał o tym, dziękując za wsparcie, Wojciech Winnik, prezes Ślepsk Malów Suwałki. Sport
w tym momencie na pewno przeżywa dużo problemów, nie tylko tych organizacyjno-finansowych, ale także wiemy, jak cierpią kluby takie jak my i Jagiellonia z powodu braku kibiców. Tak naprawdę to dla nich jest tworzony ten klimat. To my, reprezentując województwo podlaskie, chcemy je pokazywać z jak najlepszej strony poprzez sport w Polsce, w świecie, w Europie. Także dziękuję wszystkim za okazane wsparcie. Mogę powiedzieć z dumą, że i z pełną radością, że osiągnęliśmy historycznie dobry wynik. Jest to 7. miejsce. Miejmy nadzieję, że ta 7 będzie szczęśliwa i to będzie dobra cyfra do tego, żeby w niedalekiej przyszłości pofrunąć jeszcze wyżej, jeszcze wyższe miejsce zająć. Mam nadzieję, że to wsparcie mimo tych trudnych czasów dalej będzie kontynuowane, że zaufanie, którym obdarzył nas zarząd województwa i nasza praca w dobrym kierunku zmierza. Możemy się cieszyć ze wspólnego sukcesu. Jagiellonię Białystok na konferencji reprezentowała wiceprezes Agnieszka Syczewska. Dziękuję w imieniu całego klubu panu marszałkowi, całemu zarządowi, wszystkim radnym, że w tym trudnym roku, kolejnym już roku pandemii, państwo dostrzegają nasze problemy, dostrzegają i wspierają nas nie tylko finansowo, ale zawsze życzliwie, dobrym słowem, wieloraką pomocą. Liczymy, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli zasiąść na stadionie w Białymstoku, na hali w Suwałkach. Dziękujemy bardzo za to wsparcie. Liczymy na trzymanie kciuków w tych ostatnich 6 meczach obecnego sezonu. Zarząd Województwa Podlaskiego kładzie duży nacisk na wsparcie drużyn, klubów i organizacji sportowych z regionu. Przekazanie symbolicznych czeków Jagiellonii Białystok i Ślepskowi Malow Suwałki to część z w sumie milionowej dotacji dla 9 podlaskich klubów reprezentujących województwo w najwyższych klasach rozgrywkowych. Podlaskie wspiera sport, a jego kibice czekają, by wrócić na trybuny. Do zobaczenia. Do zobaczenia na stadionach i halach sportowych. Operacja Czysta Rzeka to największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic. Na brzegu, na wodzie i pod wodą w łomżyńskiej odsłonie przez kilka godzin pracowało w sumie kilkadziesiąt osób. Sprzątali oni kilkumetrowy odcinek najchętniej odwiedzany przez wypoczywających. Organizatorem akcji, jak co roku, była grupa Morsy Łomża. Jest to akcja Czysta Rzeka. My tutaj Morsy, Karol nas namówił, zebrał wszystkich. No już my nieraz sprzątaliśmy, wiemy, że jest to potrzebne, więc myślę, że to nie tylko my powinniśmy sprzątać, a najlepiej by było, żeby każdy, który przychodzi, osoba, która odpoczywa nad rzeką, po prostu miała ze sobą reklamówkę, worek i po prostu po sobie posprzątała. Wtedy takich akcji by może nie trzeba było organizować. Grupa poszukiwawczo-ratownicza Skuba Maniak zaprosiła do udziału w akcji Marka Olbrysia, wicemarszałka województwa podlaskiego. Zarząd województwa jest głównym koordynatorem działań ochrony środowiska na terenie województwa poprzez swoje uprawnienia legislacyjne i dzisiaj jesteśmy świadkami, że ludzie, którzy pracują na rzecz akwenów wodnych, chcą podejmować zadanie czyszczenia i sprzątania. Dzisiaj jesteśmy na Narwio i człowiek powinien dbać i żyć zgodnie ze środowiskiem, bo nie ma innej alternatywy. My jesteśmy wpisani w przyrodę. Bez wody nie ma życia i tu musimy jak najbardziej wspierać działania różnego rodzaju stowarzyszeń, środowisk, które dbają o tę naturę. Jeżeli nie będziemy dbać o tą przyrodę, nic dobrego nas w przyszłości nie czeka. Dzisiaj panowie i nurkują pod wodą i nabrzeża sprawdzają, czy nic nie ma, śmieci żadnych, które długo się rozkładają i grożą dla ptaków, dla zwierząt, dla ryb i dla człowieka. Jak ważne jest dbanie o środowisko i czystość przestrzeni rekreacyjnych, opowiedział nam Andrzej Gutowski, prezes Skuba Maniaka podczas rejsu pontonem. W tym prywatnym czasie spędzać miłe chwile, czy na plaży, czy w wodzie i co? I będziemy mieli tą wodę brudną i plażę zanieczyszczoną. Jest nam naprawdę przykro, ponieważ w ciągu ostatnich lat przy tych sprzątaniach powtarzaliśmy, że jest coraz lepiej, że jest coraz lepiej, że świadomość ludzi jest coraz większa, że coraz mniej tych śmieci zbieramy, natomiast w tym roku jest zatrzęsienie po zimie. Ja mam tylko nadzieję, że będziemy po prostu zabierać ze sobą wszystkie rzeczy. W momencie, kiedy wyjeżdżamy po nurkowaniach, po przyjemnych chwilach, żeby nikt nie wiedział, że my tam byliśmy. Zróbmy to samo.
zabierajmy wszystkie rzeczy, które świadczyłyby o naszej obecności w określonych miejscach, zabierajmy wszystkie rzeczy ze sobą. W przyrodzie nic nie ginie. Stałym uczestnikiem akcji jest także łomżyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które na plaży miejskiej czuje się jak ryba w wodzie. Akcja organizowana przez MORS jest co roku. My uczestniczymy po raz trzeci. Nie spodziewałem się, że po zimie, mimo że była wysoka woda, tyle tych śmieci tutaj będzie. Edukacja jest na takim poziomie, że zwracamy uwagę, żeby nie śmiecić, segregować te śmieci, ale okazuje się, że niestety są osoby, które śmiecą, tak? Które przyjdą w jakieś miejsce, zjedzą, wypiją, i zamiast to zabrać ze sobą, przecież to nie waży dużo, wyrzucają w krzaki i zadowoleni wracają do domu. My jako WOP, jeżeli patrolujemy tę rzekę, to zdarza się często, że w ciągu dnia jeden worek śmieci przywozimy do portu do wyrzucenia, bo naprawdę leżą w takich miejscach, że rzucają się w oczy, aż wstyd ich nie zabrać. Wśród sprzątających, jak zawsze, jest łomżyński klub płetwonurków Podwodny Jeleń, który wspólnie z morsami sprzątał wcześniej także dziką plażę zwaną Alabamą. Jesteśmy z klubu płetwonurków Podwodny Jeleń. Naryw jest taką naszą rzeką. Chcemy, żeby to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu i jest naszą wizytówką Łomży, żeby było czyste, przyjazne dla dzieci, dla tych, co przyjeżdżają, dla mieszkańców. Wystarczy, że przeszliśmy tutaj tylko brzegiem do bulwarów i wyciągnęliśmy, widać naprawdę, kilkanaście worków pełnych, butelek, puszek. I to jest przykre. Okazuje się, że o edukację ekologiczną dbać trzeba od najmłodszych lat. Dlatego na brzegu Narwi spotkaliśmy m.in. 8-letnią Klaudię z rodzicami. Ja lubię bardzo sprzątać, bo ratujemy Łomżę i środowisko. Tam, gdzie przyjeżdżamy, próbujemy pomóc Łomży, czyli zbieramy śmieci. Co dzisiaj dziwnego, jakiegoś takiego niespodziewanego znalazłaś? Czy coś takiego było? Telewizor. Telewizor na brzegu Narwi? Tak. Przyroda otrzymała prezent z okazji Święta Ziemi przypadającego na 22 kwietnia. 3-godzinna akcja w Łomży pozwoliła zebrać z dna rzeki i brzegów Narwi około 3 tony śmieci. To oprócz sprzątania także akcja edukacyjna i społeczna. W długiej perspektywie zakłada ona wpływanie na zachowania i postawy obywateli wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego korzystają i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia. Czy wystarczy nam tej świadomości? Najbliższy rok to pokaże, a kolejna akcja, mamy nadzieję, zakończy się tylko wspólnym piknikiem. Z kamerą Kroniki Województwa Podlaskiego odwiedziliśmy podczas treningu gminny klub sportowy Forty Piątnica. To jeden z nielicznych w regionie klubów specjalizujących się w kobiecej piłce nożnej. Futbol kobiet to duże wyzwanie dla trenerów, ale też i głęboka taka satysfakcja, że kobiety umieją w piłkę grać, są zdolne, przyswajają reguły gry. I to jest ewenement w skali naszego tutaj subregionu łomżyńskiego, bo to jest bodajże najlepsza drużyna, która gra w trzeciej lidze kobiet, ma dobre wyniki w trzeciej lidze. To jest naprawdę fajny futbol, na pewno podoba się widowni. Co prawda jesteśmy w takim okresie, że pandemia nie pozwala oglądać tego streamu, ale mam taką nadzieję, że będzie awans do drugiej ligi, będą możliwości, a marszałek tylko tu musi dofinansować i będziemy wspierać ten futbol. Bo to jest najwyższa klasa sportowa w piłce nożnej w naszym subregionie łomżyńskim i tego będziemy się trzymać, będziemy wspierać działalność kobiet. To jest też promocja dla naszego województwa, ale i promocja sportu i całej ideologii związanej z oddziaływaniem sportu na młodych ludzi. W trzeciej lidze w makroregionalnych rozgrywkach województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego grają także dziewczęta z jednej z młodszych grup. Ogółem w Fortach trenuje 80 zawodniczek z Piątnicy, Łomży, Śniadowa, Nowogrodu i innych miejscowości. Dzięki dotacji pana marszałka te pieniądze będą przeznaczone na wyjazdy, dalekie zresztą nasze wyjazdy na mecze trzecioligowe, jak również na szkolenie naszych dziewcząt. Z kobietami bardzo przyjemnie się pracuje, dają z siebie wszystko na boisku, bardzo chcą wygrywać, bardzo są ambitne. Ten sport mało znany i tutaj korzystając z okazji zapraszam wszystkie kobiety do naszej sekcji piłki nożnej. Będziemy się cieszyć z każdego miejsca wysokiego, które osiągniemy.
Dlaczego dziewczyny grają w piłkę nożną? Zapytaliśmy o to zawodniczki. Mam wrażenie, że mam to we krwi i po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiałam, po prostu gram. Coś szczególnego w piłce? Dla mnie rywalizacja. Jeżeli ktoś, jakaś dziewczyna czuje, że to jest to, to warto się zaangażować, warto przyjść i nie bać się, że stereotypowo my nie gramy w piłkę, bo to jest męski sport. Gramy i warto. To boisko, ta cała otoczka. To jest to bardzo interesujące, takie bardzo ciekawy sport, wymagający treningu długiego, ale da się wszystko wytrenować. Ja też zaczynałam od zera i grałam w podstawowym składzie i przynosi przede wszystkim dużo radości. Prezes klubu wraz z zawodniczkami i trenerami przekazał wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi klubowy proporczyk jako wyraz podziękowania za pierwsze w historii klubu wsparcie finansowe ze strony zarządu województwa. Jak mawiał trener Kazimierz Górski, do półki piłka w grze wszystko jest możliwe. Dlatego życzymy kobiecej drużynie samych sukcesów.